Cześć, ja jestem Rodaty, a przed wami powrót do gry, którą przedstawiałem już blisko ponad rok temu. Nosgoth doczekał się wydania na Steamie oraz kampanii promocyjnej. Czym jest ta gra i gdzie można ją dostać? Moi drodzy, zagrać możecie za darmo, jest to swego rodzaju gra w kooperacji. Naprzeciw siebie stają dwie drużyny, ludzie pod postacią łowców oraz wampiry. Niby nic niezwykłego, ale gra ma jedną naprawdę sporą zaletę na sam początek. Jest stworzona idealnie pod grę z kolegami albo kooperację, nawet z randomami. Bieganie samemu tutaj i próbowanie zabić czegoś w pojedynkę nie ma większego sensu, bo zaraz ktoś nas upoluje, a my po prostu obciążymy drużynę. Trzeba trzymać się blisko. Liczy się współgranie, wzajemne osłanianie, wykorzystywanie umiejętności. No, zacznijmy może tak. Na początek w Nosgoth dostajecie parę postaci po stronie ludzi i oczywiście po stronie wampirów i warto ogarnąć sobie tutaj wbudowany tutorial czy tam samouczek dla każdej z klas. Poradniczki są trochę słabe i opierają się o wykorzystanie umiejętności w odpowiedni sposób na celach. Niczego specjalnie nie uczą poza pokazywaniem, jak te skille działają, ale warto po prostu to ogarnąć, żeby nie testować potem skilli gdzieś tam w grze bezpośrednio, że tak powiem, na nicości. Najlepiej jest z góry wiedzieć, do czego dany skill służy. Jest to oczywiście gra free to play, czyli są tutaj mikropłatności. Pytanie, jak bardzo wpływają one na balans rozgrywki w Nosgoth. Za walutę premium możemy wcześniej zakupić sobie dostęp do niektórych postaci, czy odblokować itemy na stałe. Możemy też kupić różnego rodzaju skiny, banery, tego typu różnego rodzaju wizualne rzeczy. Zaś za złoto zdobywane bezpośrednio w grze też możemy odblokować na zawsze, na stałe niektóre skille, czy tam umiejętności, czy przedmioty, ale wymaga to przegrania kilkunastu rund na jeden item. Kolejne postacie odblokowujemy tutaj poprzez zdobywanie po prostu poziomów za samą grę, tak? Co piąty poziom otrzymujemy jeden artefakt, pozwalając nam odblokować kolejną postać. Mimo tego nie starczy nam chyba artefaktów, czy powiedzmy czasu, by odblokować wszystkie postacie. Jak wygląda sama rozgrywka? W grze mamy dostępne kilka, powiedzmy, trybów rozgrywki. Najbardziej popularny jest po prostu tryb 4x4, takie PvP grupowe. Możemy też założyć własne mecze, albo dołączyć do trybu opartego jakby o wykonywanie celi. Jest on jednak trochę mało popularny i ciężko znaleźć w nim jakąś rozgrywkę. Drużyny złożone są z 4 wampirów i 4 łowców. Rywalizują między sobą i po prostu wampiry mają za zadanie rozbić jakby grupy ludzi, tak? Sprawić, że oni się gdzieś rozproszą i powoli ich wykańczać, zdobywając po prostu kille, fragi i punkty, tak? Zaś zadaniem ludzi jest trzymać się w kupie, odnawiać sobie zdrowie i amunicję, czy tam powiedzmy jakieś pociski przy specjalnych ołtarzykach, no i próbować przeżyć jak najdłużej, nie tracąc powiedzmy żyć, czyli po prostu jakby nie ginąc, tak? Oczywiście również polować musimy też na wampiry. Bywa różnie, czasami to łowcy stają się ofiarami i muszą gdzieś tam się kryć, uciekać przed wampirami, a czasami to polujący są tymi ofiarami, na których łowcy po prostu łowią, tak? Oczywiście wszystko zależy od tego, jak gracze współpracują ze sobą, jak wykorzystują umiejętności, czy potrafią po prostu grać daną klasą postaci. No i każda klasa posiada też inne skille. Jedne są bardziej skupione na pojedynczym celu, inne to typowe obrażenia AOE, czyli obszarowe. Jeszcze inne klasy potrafią na przykład wyssać życie albo stunować przeciwnika. No i trzeba przyznać, że gra jest troszeczkę zręcznościowa, bo większość skill musimy wykorzystać w odpowiednim momencie, a niektóre z tych umiejętności nawet, powiedzmy, lecą w czasie, tak? Rzucamy ten czar czy tą umiejętność i ona 2, 3, może 4 sekundy leci do celu, tak? Czyli musimy przewidzieć, gdzie mniej więcej cel będzie się znajdować w tym momencie. W przypadku grania wampirami istotne jest też dobijanie ciał łowców. Tylko w ten sposób mogą odnowić sobie całą pulę życia. Możemy uciec takim wampirem gdzieś na dach i to jest właśnie fajne w tej grze, że możemy wspinać się po różnych przeszkodach, trochę poczekać, troszeczkę zdrowia nam się odnowi, ale żeby odnowić full, no to musimy kogoś zabić albo pozyskać jego ciało i po prostu się pożywić. Te ciała też można przenosić, by pożywić się po prostu w jakimś tam bezpiecznym miejscu. Jaki jest cel grania w ten tytuł, w Nosgoth? Za rozgrywki zdobywamy złoto, je wydajemy po prostu na inne bronie używane przez klasy, inne skille, inne umiejętności. Ogółem ta kwestia jest zrobiona, powiedzmy, całkiem nieźle, bo inne bronie
niewiele naszą postać, że tak powiem, ulepszają. Nie ma tutaj czegoś takiego jak jakiś pro skill, to znaczy może inaczej. Kupujemy broń i jesteśmy niesamowitym prosem. Te bronie niewiele się od siebie różnią i bardziej wymagają po prostu jakiejś wprawy, jakiegoś wczucia, niż po prostu zapłacenia za tą broń. Najczęściej też zmieniają styl ataku i wszystko tak naprawdę zależy tutaj od tak zwanego właśnie skilla, czyli umiejętności gry daną klasą postaci. I oto oczywiście współpracy, bo jeden gracz bardzo rzadko robi całą grę. Przykład jest prosty. Grając na przykład łowcami, jeden łowca rzuca tak zwanego bolasa na wampira, blokując mu możliwość ataku, drugi uderza go oślepiającą fiolką, żeby nie wiedział, gdzie uciekać, a trzeci zadaje normalne obrażenia i go po prostu zabija. W przypadku wampirów metoda jest inna. Na przykład mięśniak taranuje przeciwników, wytrącając ich z równowagi, latający na skrzydłach wampir, przypominający trochę takiego Drakule, bierze jednego i po prostu rzuca go w powietrze gdzieś dalej, zaś typowy łowca rzuca mu się na szyję, po prostu go dobijając, szlachtując i tak dalej. Ogólnie wygrywa drużyna, która po dwóch turach, najpierw ludźmi, a potem wampirami albo odwrotnie, będzie miała na koncie więcej zabić, łącznie. Mowa oczywiście o trybie takim klasycznym, tak? Nawet jeżeli przegramy, przykładowo 30 do 25 w pierwszej turze, tak? Bardzo wyrównanie. To jeżeli wygramy 30 do 10 w drugiej, to cały mecz należy do nas, bo mamy łączną przewagę zabić. Ogólnie rzecz biorąc, gierka jest oryginalna i z racji tego, że za darmo, to można ją bez problemu przetestować. Jeżeli chodzi o wady tej gry, no przede wszystkim optymalizacja sprzętowa kuleje. Komputer, który macie w opisie, nie jest w stanie udźwignąć no po prostu tej gry na maksymalnych obrotach. Inna wada to fakt, że na odblokowanie sobie innego skilla czy tam przedmiotu na zawsze, tak? Musimy grać nawet kilkanaście gier, żeby po prostu uciułać sobie złoto. Jeżeli gra was interesuje, możecie zarejestrować się za darmo. Dla mnie osobiście zabawa w koopie z kolegami poprzez TeamSpeaka była w tej grze naprawdę ciekawą przygodą. Zawsze troszeczkę łatwiej ogarnąć rozgrywkę słowami, tak? Rozmawiając, a raczej drąc się do mikrofonu, niż po prostu z jakimiś losowymi randomami. Mimo to gra jest po prostu przyjemna. Tyle.